say two. Zacznijmy od pytania, co to jest kwadratura koła? Otóż wyobraźmy sobie, że mamy koło, teraz do tego koła trzeba budować kwadrat, którego pole będzie równe polu tego koła. Bardzo proste zdawałoby się, a jednak nie, ponieważ nikomu do tej pory, nawet najwybitniejszym matematykom, którzy łamali sobie głowy nad tą zagadką całymi latami, którzy przestali życie na to, nie udało się rozwiązać tego równania, to znaczy, żeby pole koła było równe polu kwadratu i problem został nierozwiązany do dzisiaj. Dlatego sam osobiście postanowiłem zająć się tą zagadką. Wzoru na kwadraturę koła została cyfra pi. Co to jest pi? Pi to jest cyfra, która określa w zasadzie nierozwiązywalność problemu kwadratury koła, ponieważ pi to jest cyfra niewymierna, która nie
nie kończy się w mości. Jest to cyfra 3,14 plus tam całe rzędy cyfer ciągnące się do nieskończoności, ponieważ tego nie da się, tego całego, tej całej nieruchomości nie dało się wpisać, bo to zajęłoby tyle miejsca, że nie miał to sensu. Dlatego to po prostu umieszczono w pigułce, to była cyfra pi, ale pi plus r kwadrat nie jest wzorem na kwadraturę koła, ponieważ jest to nierówność, nie wychodzi to do takiej kubizno wyjść, żeby to była równość pomiędzy cyfrą pi a r kwadrat. I dlatego zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle cyfra pi jest dobrym punktem wyjścia do jakiegokolwiek rozgłębiania tego tematu, czy można do problemu kwadratury koła podejść w ogóle omijając cyfrę pi. Problem z liczbą pi polega na tym, że nie da się jej przedstawić za pomocą ułamka, gdyż jest liczbą przestępną, a żadna liczba przestępna nie może powstać przy użyciu linijki i cyrkla. I w ten sposób dochodzimy w zasadzie do źródła problemu, ponieważ według moich teoretycznych założeń wzór na kwadraturę koła można byłoby opracować używając innych narzędzi niż linijkę i cyrkiel, czyli no, na przykład gumka, sznurek, zapałki lub cokolwiek innego niż linijka i cyrkiel.